Witam wszystkich. Będę prowadził drużynę FIFA Ultimate Team. Mam zamiar prowadzić drużynę, która będzie się opierać na zawodnikach tylko brązowych, zdobywanych w brązowych paczkach. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam 2-4 stany start. Zawodników brązowych kilku posiadam. Są to piłkarze, których miałem w porządku do tej gry, których dostałem na start. Kilku beznadziejnych piłkarzy. Wszyscy są darmowi. No, jedziemy, kupujemy 3 paczki. Zobaczymy, co tam będzie. Tu stworzymy z tego jakiś lepszy lub gorszy skład i zobaczymy, będziemy to rozwijać. Będę ten skład starał się ulepszać. Chcę mieć dwa składy. Z dwóch różnych lig. Dobra, nie przedłużamy. Sklep, paczki. No coś długo się ten sklep ładuje. Będzie ciekawie, zresztą jakieś rozmaicenie na pewno będzie bardzo, bardzo ciężko. Bo... szczerze mówiąc, nie wiem, czy widziałem w Ultimate Team na FIFA 14, żeby ktoś grał na przykład całymi srebrnymi zawodnikami. Zawsze jak gram na kogoś, to ma 11 złotych piłkarzy. Nie mówiąc już o brązowych. Ale srebrnych też nie przyjąłem, żebym grał. Dobra, w każdym razie 750 mamy na pierwszą paczkę. Będzie ktoś ciekawy. Williams z Ligi Szwedzkiej. No to raczej na Lidze Szwedzkiej nie będę opierał swojego składu. No ale Anglia to dobry wybór. W Anglii jest najwięcej lig. To są 4 ligi angielskie. Tak więc myślę, że w paczkach chyba się najczęściej będą się trafiali gracze z lig angielskich. Tylko 3 piłkarzy, szkoda. Tutaj Koreaniec, który jest porażką totalną. Negocjacje plus 0%. Aha, bo to jest... aha, menadżer, no ale... fajny bonus, fajny. No co? Dobra. Ty do klubu. Kontrakty też sobie weźmiemy, bo... bo grajki muszą jakoś grać. Kondycje. Nie będę tego używał w ogóle. A dam to na licytację od 150 na godzinę. Jak się sprzeda, to się sprzeda. Resztę na szybką sprzedaż. 30 końców. Kupamy. Kolejna paczka. Liczymy za tym razem. O, no to już... znowu 3 piłkarzy. Z Ligi Norweskiej, Irlandzkiej i Belgijskiej. No, ciężko będzie, z tego co widzę na razie, stworzyć jakiś... skład, który będzie miał... O, Paweł Hapan. Proszę bardzo. Ekstra klasa. Idzie na szybką sprzedaż. To też wystawię na licytację 150. Nawet jak się sprzeda za te 150, to i tak bardziej opłacalnie niż jeśli miałbym to sprzedać na szybką sprzedaż. Nic ciekawego. 900 monet zostało, także ostatnia paczka.
Kurczę, nie wiem, czy ja bym nie wziął. I tu jest 12 kart, i tu jest 12 kart. Mogę wziąć dwie zwykłe paczki, wtedy by doszło 6 zawodników, a tu dojdzie tylko 3. No trudno. Nie ma co żydować. Jedziemy paczkę za 750. No i co my tu mamy? Liga szwajcarska. Angielska. No ten gość się przyda. 63. 78. Tempo biegu to jest nie tak źle, jeśli chodzi o zawodników brązowych. Jeden typek z ligi belgijskiej. Wystarczająco. Kontrakty zawsze się przydadzą, ale już następny to już nie będę trzymał, bo to bez sensu tyle. O, 100 końców. No szkoda, braknie 60, nie zbieram na tyle z tej sprzedaży. 35. No szkoda, brakło 22 końców. Chociaż zobaczymy, jeśli ułożę skład zaraz i to na pewno jacyś zawodnicy będą niewykorzystani, to sprzedam ich jeszcze na jedną paczkę za 400 starczy. Zrobię teraz przerwę na ustalenie tego składu, bo może to trochę potrwać. Wrócę, jak już będę miał ustalony skład. Ustalony skład. Na pewno będę miał dobry skład, jeśli chodzi, znaczy dobry. Dużo mam piłkarzy niemieckich, który dostałem na start. 5 plus jeszcze kilku piłkarzy jest tutaj z drugiej Bundesligi innej narodowości, także to będzie na razie ten lepszy skład. Dobra, zaraz wracamy, jak już będę miał ustaloną ekipę do grania. Witam wszystkich po krótkiej przerwie. Zmontowałem dwa składy, są beznadziejne. To jest ten gorszy zrobiony z... Nie, to jest lepszy. Może nawet nie wiem sam. To jest lepszy. 4 niemieckich zawodników w składzie. Środek obrony udało mi się sklecić z 2 zawodników z ligi belgijskiej i połączyć go z zawodnictwem i 2 Francuzów połączyć ze sobą. To jest chyba największy taki sukces. A na ławce rezerwowych są zawodnicy, którzy tworzą drugi skład, który wygląda tak. To już jest całkowity miszmasz i no tutaj jest beznadziejny na lewo obrońca, na środku obrony, w środku obrońcy, na prawej obrońcy. To są te dwie pozycje, na których nie mam zawodników, którzy powinni tam grać. Tyle zostało mi. 3 gości, których sprzedam. W sumie jednego z nich wybiorę i sprzedam. Będę miał jeszcze na jedną paczkę. Może tam będzie coś, jacyś piłkarze, którym się uda coś zagrać. Szukamy. To jest 3 zawodników, zostało Kowalski. Kowalskiego mogę się pozbyć. Tak, skoro Kowalski jest darmowy, to ja go się nie pozbędę. Czyli albo Li Yong Chan za 15. Ile? 378. Brakuje 22 końców, więc co z nich znaczy, zbywam się obu. Ryzykując, że... Pokażę z Korpora. Sprzedaję albo ryzykuję, że w tych 3 zawodnikach, którzy będą w tej paczce, trafi się ktoś, który ma zupełnie jeden czy drugi skład. 400 monet. Ostatnie pieniądze, ostatnie grosze. O proszę, 5 zawodników.
No naprawdę kozacko, w tym jeden srebrny, 72. Masakra. Naprawdę, naprawdę dobrze to wygląda. Napastnika 54 bodajże, irlandzkiego zamieniłem na 58. Kolejny prawy obrońca niemiecki, drugi niestety. Ale dwóch Polaków na środek pomocy. Na lewą pomoc może iść ten nieszczęsny Kowalski i może jakoś to będzie. Kontrakty sobie damy. Chyba nigdy za dużo. No i dobra. Daję tą piątkę do kogo było. Ten Wilsit naprawdę. Jego oczywiście też włączę do składu. Składy opierają się na zawodnikach z brązowych paczek. No to, że srebrny się trafił, to jest spora rzadkość. No, teraz jakoś to zorganizować. Mamy najpierw ten lepszy skład, teoretycznie lepszy. Jeszcze ja wiem, czy takie lepsze, oba są beznadziejne, dobra. Kto się nam tam trafił? Prawy obrońca niemiecki. No i tych trzech Polaków, z nich na pewno zrobię użytek, tylko że nie tej drużynie, bo tutaj ona jest w miarę taka właśnie pod Niemców budowana. Tej drugiej. Cała trójka wejdzie do składu. Ale tutaj też jest znowu, tutaj mam akurat pomoc zbudowaną z angielskich piłkarzy. Niestety tutaj w Ultimate Team, gdybym chciał przejść na grę trójką obrońców, to byłoby najlogiczniejsze. Niestety wszyscy trzej muszą być środkowymi obrońcami. Środkowy obrońca jest jeden, jakiś tam Al-Sabi. No dobra, ale zróbmy coś z tym, co tutaj żeśmy dostali. Poziom brązowy. Prawo obrońca Schulz. Na pewno jest lepszy od tego pana. Także już coś tam nam się poprawiło. Z grania tam nic się nie zmieniło, co prawda, bo nie miało się co zmienić. No ale dobra. Mam trzech Polaków, których dam chyba jeden do tego drugiego składu. Tutaj należy pamiętać, żeby tutaj też zmienić. Na Schulza. Tak, tutaj mam lewego obrońcę na lewej mocy. I tego gościa też się wtedy pozbędę. Tutaj chyba zrobimy 4-5-1. I to będzie najlepsze rozwiązanie. Teraz środkowych pomocników ofensywnych dwóch. Nie. O. Tutaj naprawdę teraz. A jest jeszcze trzecie ustawienie, 4-5-1 nie ma. Ale dobra. To będzie najlepsze. Co mogę zrobić? Ten gość tutaj, niemiecki. Tutaj dajemy Kowalskiego. Ten gość tu też wypada stąd. Jest Kasprzak. No nawet on sobie tutaj zwidzewa, nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. No, włoskiego napastnika się pozbędziemy. Świedy. Aha, bo jeszcze zapomniałem, jest ten srebrny kość. Właśnie, kurczę, najlepszy zawodnik. Totalnie o nim zapomniałem. Wilsvik, prawy obrońca norweski. Do tamtego składu. Tutaj mam ładnie to połączone, tych trzech zawodników. Chociaż tam mam znowu niemieckiego piłkarza. Ale dam go na środek obrony, bo dobrze gra głową.
dobrze w porównaniu z tym, co mam. No. Dobra. Wypadł zawodnik włoski, lewy obrońca, z Karlsruhe, z tego co pamiętam. No i te dziwne narodowości. Za niego weszło trzech Polaków. Zrobię tak, ponieważ w całym wtedy jak są na AFC, to odpoczywają. Pozwalają to nagrać z dwoma składami na zmianę. Po meczu czy po dwóch. Dzięki temu cały czas mam zawodników wypoczętych. Ale żeby to fajnie działało, to trzeba mieć jednak dwa równe składy. Okej, to tak Kowalski. Nieszczęsny Kowalski. Chyba niczym nie zapomniałem. Tak, tutaj tego Norwega sobie robię legendany. To będzie naprawdę... To będzie na pewno lepsze. Mamy norweskiego lewego obrońcę. Jakieś szczęście do Norwegu, bo i srebrny się trafił i brązowy rare. Tak, ten lepiej gra tutaj. No, wygląda to tak najgorzej. Myślę, że można zacząć grać. Dodanie jakiegoś menadżera, da mi coś? Nie. Nic nie dodało do zgrania. No, okej. Jestem gotowy do gry. Jest dobrze. Już zaraz wracam i może jeden mecz jeszcze zdążę zagrać dzisiaj, bo już jest do pierwszej. Wracam w krótkiej przerwie. Zaraz będziemy szukać rywala. Kondycyjnie tutaj wszyscy stoją po 99, tutaj tylko jeden gościu w 95. Ale na ławce to wygląda gorzej bez trzech takich gości. Dobra, tym składem gramy. Zobaczymy, kto nam się trafi jako pierwszy. No będzie to ciężki mecz. Tak, przejdźmy dalej. Zobaczymy, ile gotówki wpadnie po tym meczu. No ciężko będzie zyskać 750, na pewno wypadnie. Będę po prostu kupował zawodnika, znaczy tą paczkę i 750 co drugi dzień. No gościu, no, składu dobrego nie ma, oczywiście dużo lepszy niż mój. Jak zapewne słyszycie, czeski komentator, ile słyszycie, mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa, jeśli chodzi o dźwięk. Czeski komentator. Fajnie brzmi. Komentatorów mogę. To od czasu do czasu zmieniać, bo w sumie na tym czeskim komentatorze gram już naprawdę długo, długo. Także może na następnym spotkaniu wybiorę kogoś innego. No niestety przegrywam już od 5 minuty. Mandzukić. Ma przewagę, no oczywiście, jeśli chodzi o skład, ale tutaj wcale nie mam do jakiejś tam pretensji, bo wiedziałem, na co się porywam. Większa różnica jest oczywiście w dynamice tych zawodników, zarówno szybkość biegu, jak i ogólne poruszanie się z piłką, bo u niego obrócenie się z piłką, że zawodnika trwa naprawdę chwilę. Podczas gdy... No... Nie udało się. Bo trwa to chwilę, podczas gdy u mnie... Naprawdę zawodnik obraca się i obraca.
No, mój srebrny lewy obrońca grający na środku obrony zepsuł się dobrze. Do środku, ale przerzucił, kurde. Gość jest na pewno do ogrania. Chociaż powodzenie wątpię, bo raz, że tą drużyną gram po raz pierwszy. Dwa, że granie na jednego napastnika to nie jest coś, co lubię. Zawsze gram na dwóch albo na trzech, no ale tutaj jest brak ulaku. Biegnij, biegnij! Jest! Fofo! Gra to niby na cofniętym napastniku, ale... Ale nie, to tak jest. No, doprowadzamy do remisu. O właśnie, tego się obawiam najbardziej. Że mój bramkarz to straszny wiatrołap i... Naprawdę wystarczy celnie kopnąć do bramki. By stworzyć duże zagrożenie. No, chociaż teraz akurat obronił. Nie mogę go dopuszczać w okolicy mojej bramki. Z tego, że gościu jest pewnie wściekły i zdziwiony, że stracił gola. No i tworzymy kolejną akcję. No i fatalnie, fatalnie. Oczywiście nie miałem tam szans w pojedynku z biegowym z Pierrem Forfanem. No, sam na sam. Aj, udało się. Bronić. Dobrze, goś nie podbiegł bliżej. Oj, 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 oj. Leciała ta piłka, to wiedziałem, że mój obrońca nie wygra pojedynku o nią w powietrzu. Na szczęście poprzeczka. No poprzeczka, słupek. Równie dobrze mogłem tu już przegrywać dwoma, trzema bramkami. Na razie jakoś to się udaje. Ajajajajaj. Szkoda, że nie słychać, co ten facet sobie teraz wykrzykuje pod nosem. Na pewno nie jest szczęśliwy. Ten drugi Norwek? Też zobaczymy, na pewno się wyróżniam. Żeby się wyróżniać na razie w tym składzie wystarczy mieć 60 skill i już czyni pokaże jeden z lepszych. No tak to wygląda niestety. Na jest podanie. Ci zawodnicy zatrzymują się jakoś, nie wiem, bo te piłki nie chcą biec, nie wiem, nie lubią. Czy co? Brian, dobrze. Co on zrobił? Wcisnąłem strzał z pierwszej piłki. Kwintesencja padaczanego futbolu tutaj będzie. Będę kleczył. Strzelaj! No, pięknie. No, też mam swoje okazje, nie? Osvědčil skvělé čtení hry, když překazil přihrávku soupeře. Nebezpečný hlavička. Spalony, duži. Duži to spalony. No. Půl metra do metra. Minus to jest taki, že o, może teraz? No, oczywiście. 3 lata przejmuje piłkę. Nie może się to udać. Ale
zacząłem mówić, minusem jest dużym to, że u mnie naprawdę nawet środkowi obrońcy nie mają 60, gry głową na poziomie 60. Przez to dośrodkowanie z rzutu rożnego mija się trochę z celem. To idzie? To szedł. Wow, przyjął. Strzelam, nie strzeliłem. Tora 75. Pozdrawiam. O, super. O, tak właśnie. Tak właśnie. Nie mam słów. Za pierwszym razem beznadziejnie główkowałem do tyłu. Ale oczywiście nie dało mi to do myślenia. Chciałem być sprytniejszy i przez to przegrywam. No szkoda, kurczę, takiej bramki głupiej, bo naprawdę ten remis do przerwy dawał mi jakieś tam nadzieje na drugą połowę. Tak niestety przegrywam. Oj, kurczę, że to nie doszło. To podanie. I to jest to, że gość ma naprawdę parę metrów jest za mną w momencie startu do piłki. I tak oglądam, mój piłkarz ogląda jego plecy, bo jest zwyczajnie 3 razy wolniejszy. Wow. Schulz. Pięknie się zachował w obronie. No przerwy. 2-1. Okazje były z jednej i z drugiej strony. Zresztą miał tych okazji więcej. Były dogodniejsze. Przegrywam zasłużenie. Aczkolwiek jestem niepocieszony, że to w taki sposób się wydarzyło. Gość coś kombinuje. Mkhitaryan i Diouf za Krossa i Ramosa. Po przestawce jsme zpět, abychom společně s vámi sledovali druhý poločas dnešního duelu. Nie. Za późno, dużo za późno, tylko jakieś spóźnione to podanie. Vyráží dopředu a bude si hledat prostor, aby mohl přesít přihrávku. Kurczę, no. Bardzo ciężko jest się tam przedrzeć. Jedynie jakoś. Boże, czemu on automatycznie tego nie wybił, tylko mi się zmieniło. Ten sam problem teraz. No! Po co podawałem? Mogłem naprawdę samemu to kończyć. Uprzejmij tą piłkę, człowieku. Naprawdę, problem z przyjęciem piłki tych zawodników jest niesamowity. No i znowu zapomniałem, miałem nie wrzucać z rożnych, bo nie mam nawet jednego zawodnika, który chociaż przeciętnie gra głową. Získávají míč uprostřed hřiště. Skvělé vystihnutí přihrávky. Proti hráči bez míče, ovšem hra pokračuje. Odebral mu míč ve vlastní vápně. Oj. Skvělá příležitost. To se muselo tak skončit. Nie wiem, gdzie byli moi obrońcy. Wracali, ale skąd wracali? Přihrávka neměla potřebnou přesnost a končí u bránícího hráče. To je šance.
Spalony i tak nie strzeliłem, no. No ale spalony. Strasznie minimalny. Mógł to puścić. Sędzia. No podaj. Jejku, no długi to. Co jest? Jaki faul? Ale nie mam pojęcia, jak to nie wpadło po raz kolejny. Zaraz powinienem strzelić w tej drugą bramkę. Przeciwnik też nie postawił jakoś bardzo wysoko poprzeczki, no niestety. Jeżeli przeciwnik jest obok mojego piłkarza, to jakiekolwiek możliwości są ograniczone, jeśli nie mam komu podać. Pal. Dawaj szybko, dawaj. Pędź. Brian. Nie. Smith. Kurczę, i każde podanie ląduje u niego. Każda piłka jest zagrana w jakiś taki sposób, że... I to jest to, o czym też już mówiłem, że naprawdę przyjęcie piłki i zabranie się z nią zajmuje godzinę. No, to mi się podobało. Fajna, szybka akcja. 2-1, no i 14 minut do końca. Będzie na pewno nerwowo. Tak. Spróbujemy tak podać. Bo jak wiem, w powietrzu nie mam kim niestety pobrać. No i nie wyszło mi to. Troszkę inaczej to miało wyglądać. Znowu się ciężko rozgrywa, strasznie. Strasznie to topornie idzie. Też jest... chciał i chyba coś nie wyszło. To jest też niestety to, że z grania mam tylko tam 50 z tego co pamiętam. To naprawdę się ciężko gra przy takim małym zgraniu zawodników. Nawet gdybym miał tych zawodników lepszych, to i tak. Jest to utrudnienie. No ale na tym polega właśnie aktywność, żeby tych zawodników mieć jak najlepiej zgranych. Dużo lepiej się gra drużyną z dużym zgraniem, z mniejszymi umiejętnościami niż najlepszymi piłkarzami, którzy będą tego zgrania mieć niewiele. 3 minuty. Damy tam do gościa, lepiej dojdzie do niego, doszła, ale strata. Nie udał się przerzut. Kurczę, no cofnął mi się zawodnik w ostatniej chwili, a tak ładnie wychodził na pozycję. Dobij! Kurde, no nie!
Oj, naprawdę, że będę żałował tego remisu. Co to się wydarzyło? Czterech moich ludzi tam było. Nawet nie wiem, czy to był spalony, czy nie. Pewnie tak, bo godzinę czasu wracali. No trudno, było blisko. Było blisko. Bardzo poziomem nie odstawałem. Starałem się. 450 monet. Nie pamiętam, ile tam miałem. No to raczej spadek jest nieunikniony. Przynajmniej na początku. 774. O, super. Akurat ta rzecz starczy na... bo coś tutaj się sprzedało. Kondycje dwie. O, i zaraz się skończymy jeszcze. Dwie po 350. No to jeszcze zrobimy zakupy, ale to... w następnym filmie pokażę otwieranie tych paczek, bo teraz już... Już jest późno. Skończyły się? 47 sekund. Tutaj ta wygasła. 42 sekundy. No, to by było na tyle. Dojdzie mi 350. No, jeśli któraś z tych by się jeszcze sprzedała kart, to wystarczy na dwie paczki za 750. Zobaczymy. Na razie to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego razu.